Sochoń. Zajmuję się fotografią od mniej więcej 2 lat, bardzo amatorsko. Używam najprostszego aparatu fotograficznego cyfrowego, bardzo taniego, ale myślę, że no, jak się potrafi, no, to wszystkim można zrobić dobre zdjęcia. Najbardziej lubię fotografować przyrodę, szczególnie krajobrazy i owady. Mieszkam na wsi, więc to sprzyja fotografowaniu, bo jest bardzo dużo innych krajobrazów i dzięki temu mogę się jakoś wykazać. A te osoby, co znajdą na portalu? Jesteśmy właśnie po rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego Bliżej Natury. Zesłaliście Państwo do nas ponad 450 zgłoszeń, z czego wybraliśmy tę garstkę z tego wszystkiego. Aczkolwiek większość zdjęć dotycząca tematyki była naprawdę wspaniała. Mieliśmy duże trudności z wybraniem. Wybraliśmy 3 laureatów. 3 główne nagrody zostały one dzisiaj ogłoszone i przyznane. Co prawda Państwo, którzy do nas nie dotarli, będą te mogli nagrody odebrać poprzez zgłoszenie się do nas, do naszego biura lub do biur, które są sponsorami. Tematyka prac Bliżej Natury jest dość trudna. Każdy z nas co prawda ma swój własny punkt widzenia i każdy z nas inaczej ocenia. Pejzaże, kolorystyka, malarstwo. Czy to wszystko da się zlepić w jedną całość? Czy to wszystko jest tak schematyczne, że światło, które się rozchodzi, jest widoczne? To jest trudne do przekonania. Ale uwierzcie mi Państwo, Wasze prace są warte dalszych starań, aby nad nimi pracować.